Życzę sobie tego, aby to była moja ostatnia walka. Rok 2020. W 2019 roku ogłosił pan zakończenie kariery aż dwukrotnie. I teraz uwaga, drodzy widzowie. Przed walką z Przemysławem Saletą mówił pan, w razie porażki zakończy karierę. Nie interpretowała. Muszę zapytać, panie Marcinie, co w takim razie pan myśli o dziennikarce Monice Olejnik? Myślę, że powinna mimo wszystko cały czas podszkolić język polski. Myślałam, że pan marzył o walce ze Stanowskim, no ale... Wie pani, nie, bo to by było coś bardzo nie w porządku. To nie byłaby walka. Cześć, tu Marianna Schreiber. Mam tego dość i będę o tym głośno mówić. Oglądajcie program. Mam tego dość! W prawym narożniku, zwany L-testosteronem, polski pięściarz, kickbokser i zawodnik mieszanych sztuk walki MMA, Marcin Najman. Witam serdecznie. W lewym narożniku Marianna Schreiber. Kto wygra ten pojedynek? Koniecznie oglądajcie. Witam serdecznie, panie Marcinie. Witam serdecznie. No troszkę mi tu brakło Michaela Buffera do zapowiedzi tak... No przepraszam, tak, nie potrafię tak pięknie. ...tego pojedynku, no ale poradzimy sobie w takim razie. Ale tutaj wyjątkowo kobieta pana zapowiedziała, to myślę, że też jest dobrze. Panie Marcinie, czy chciałby pan zostać posłem? Już nie. A co się zmieniło? Przecież jeszcze niedawno startował pan do sejmiku z Kukiza. Tak, i wtedy miałem takie pomysły, natomiast dzisiaj już nie. Jestem zawiedziony wszystkimi siłami politycznymi. Wszystkimi. I Konkretnie. Czym pan jest najbardziej zawiedziony? Startowałem z list Konfederacji. Startowałem z list... Kukiza. Natomiast na... Ojejku, jak się to nazywa? A z Konfederacji nie chciałby pan startować. Już dopowiem. Tylko na pewnej konwencji Konfederacji w Częstochowie jakby wsparłem ich i byłem bardzo im mocno kibicowałem. Bardzo mocno. Z wieloma rzeczami się utożsamiałem, no aż przyszedł czas, kiedy Jarosław Kaczyński chciał wprowadzić tą ustawę broniącą praw zwierząt. Piątka Kaczyńskiego, tak się to nazywało? Konfederacja była bardzo sceptycznie do tego nastawiona, wręcz wrogo. I dla mnie, no jeżeli ktoś nie ma poszanowania dla życia zwierząt, Krzysiek Bosak, którego bardzo szanuję i lubię, bo znamy się również prywatnie, no gdy widziałem go, jak opowiada o tych klatkach i o tych norkach, że przecież tam w sumie to tam jest tak fajnie, przecież tam, co tam takiego złego? Ale to tylko to pana zawiodło, czy tak, coś jeszcze? Znaczy nie. No, mówimy o Konfederacji, co ale to są poważne rzeczy. Prawem i Sprawiedliwością, ale to są poważne rzeczy. Platformą Obywatelską, przecież jest tyle dróg do wybrania, żeby... Platforma Obywatelska sprawnie. Już rządziła. Ja takich rządów już bym nie chciał. Prawo i Sprawiedliwość rządzi, ale też nie wszystko mi się podoba. Konfederacja po tym, gdy zwierzęta potraktowała jak rzeczy, dla mnie już jest jakby no, nie do zaakceptowania, no bo ja na tym punkcie mam takiego egzystencjalnego bzika. To nie jest tak, że ja wierzę w reinkarnację i że będę kiedyś zwierzęciem, absolutnie nie. Natomiast... Co takiego w takim razie musiałoby się pojawić na scenie politycznej, żeby Marcin Najman chciał startować na posła? Liczyłem, że może ta nowa siła polityczna Szymona Hołowni będzie wprowadzała nową jakość. No ale przecież dzisiaj już widzę, że oni się tam zaczynają wszyscy ze sobą już tam układać, dogadywać. Wspólna lista opozycyjna. Wspólna lista. No, ja nie kupuję tej wspólnej listy. No. SLD, czy jak oni się tam dzisiaj nazywają, i Hołownia. No przecież to jest jakiś mismarz, no to jest groch z kapustą. No jak oni mogą tworzyć jedną listę? Ten ostry skręt w lewo Donalda Tuska to nie jest właśnie może wynik tej wspólnoty właśnie opozycyjnej. Jak pan sądzi? Ja oczywiście uważam, że te ataki takie, które mają podważyć polskość Donalda Tuska są haniebne. Natomiast ja nie chciałbym, żeby Donald Tusk, jego wizja Polski wracała do władzy. Nie, ja pamiętam tamte czasy, pamiętam, że mieliśmy my i Brazylia, mieliśmy najdroższy kilometr
autostrady w budowie na koniec, gdy się to podliczało, no coś tu było nie tak. No, ten Nowak w Ministerstwie Infrastruktury, w naszym, ukraińskim, no to było coś, czego jakby nie zagłębiając się, bo myślę, że chyba wszyscy wiemy, o czym mówimy, dla mnie to były rzeczy nie do, jakby już nie do przejścia. Natomiast dzisiaj również mi się wiele rzeczy nie podoba. Reasumując, panie Marcinie, tak jak pana zapytałam, co musiałoby się pojawić na scenie politycznej? Nowa opcja. Chciał? Nowa opcja polityczna. Jaka nowa opcja polityczna? Prawicowa? Tak, na pewno prawicowa. Centrowa? Nie, prawicowa, absolutnie prawicowa. Natomiast... Centroprawicowa? Czy absolutnie prawicowa? No nie podoba... Nie. Prawicowa. Ja jestem człowiekiem, który ma bardzo takie prawicowe poglądy, natomiast mi się nie podoba to, ale być może to jest walka z wiatrakami, bo ja kiedyś rozmawiałem z Jerzym Kulejem, moim wielkim mistrzem, przyjacielem, który startował z list SLD i dostał się, był posłem. I on opowiedział mi kiedyś, że jak szedł do Sejmu, to miał tak wielkie ambicje, jako człowiek chciał tak wiele zrobić. I potem zderzył się ze ścianą i mówi: Marcin, jednostka nic nie zrobi, nie jest w stanie się przebić. No w grupie siła, jak to się mówi. No, w grupie siła, no, ale te grupy są później... niestety za dużo jest w tym wszystkim cynizmu, za dużo jest tej gry, tych nowo wykreowanych milionerów na przykład dzisiaj, tych nowo wykreowanych milionerów na spółkach Skarbu Państwa. Ja tego nie kupuję, no po prostu tego nie kupuję. Mieli być inni, a idą w tym samym kierunku. I to nieważne, jaka władza by była, ja uważam, że niestety władza deprawuje. No, każda władza deprawuje. I oczywiście bliżej mi do Prawa Sprawiedliwości. Właśnie mentalnie, o to miałam pytać, czy mentalnie. Marcinowi Najmanowi jest bliżej do Jarosława Kaczyńskiego, czy do Donalda Tuska? Nie, do Jarosława Kaczyńskiego mi jest bliżej. Natomiast to nie jest tak, że ja głosuję na Prawo i Sprawiedliwość, bo nie głosuję. No, natomiast na pewno mi jest bliżej. Ja dzisiaj nie mam na kogo zagłosować. Słyszałem, że pani stworzyła partię, tylko ja nie wiem cały czas, naprawdę, ja nie wiem cały czas, czy to jest gag, czy to jest jakaś poważna inicjatywa. Panie Marcinie, ja jestem poważną kobietą i podejmuję tylko poważne decyzje. Oczywiście, że to jest tak, że z upływem czasu przechodzimy jakąś drogę i dowiadujemy się rzeczy, których nie wiedzieliśmy wcześniej. Poznajemy środowiska, których nie znaliśmy wcześniej. I czasami okazuje się, że zmienimy to nasze zdanie, bo po prostu zaczynamy coś rozumieć. Natomiast bardzo chętnie bym z panem porozmawiała o tej inicjatywie. Widzę, że jest pan zainteresowany. Znaczy, ja jestem zainteresowany każdą nową siłą prawicową, która mogłaby odmienić oblicze polskiej polityki, ale tak naprawdę odmienić od podszewki. Ja uważam, że no odbywa się teraz wymiana pokolenia. Platforma, widzę, zaczyna to dostrzegać. Donald Tusk chyba też już sobie zaczyna z tego zdawać sprawę. Zaczyna tak się lekko odsuwać i zaczynają Rafała Trzaskowskiego jakby przesuwać do tego pierwszego rzędu jako frontmana. No ale frontman, który łupi kierowców za te parkingi. O Boże, to tak nie może być. No słuchajcie, moja złość na Rafała Trzaskowskiego rozpoczęła się wtedy, kiedy wykupiłem parking. Spóźniłem się, nie wiem, czy się spóźniłem, bo wedle mojej oceny się nie spóźniłem. Tam było kilka minut po czasie i miałem, nie wiem, 200-300 zł chyba do opłaty dodatkowej. I mówię, to jest jakieś szaleństwo. A gdyby na przykład matka przyjechała z dzieckiem, nie wiem, z jakiegoś, nie wiem, z Góry Kalwarii do specjalisty z chorym dzieckiem i spóźniłaby się minutę i ma ekstra dopłacać 300 zł, to jest grabienie, to jest łupienie ludzi. Musiałaby zapłacić. Powiem więcej. I co w takim razie pan... Powiem więcej. To, co teraz ja jutro, od jutra... Zresztą nie wiem, kiedy będzie emisja programu. Od 22 wracam na polskie ulice jako kierowca i jestem po prostu zbulwersowany tym nowym taryfikatorem, tym wszystkim, co się dzieje. Bo ja uważam, że tam już nie ma dzisiaj w ogóle mowy o bezpieczeństwie. Tam chodzi tylko o to, żeby w związku z tym, że nie mamy cały czas wpływów z tego Fundusz Odbudowy, jak on się nazywa? KPO, że cały czas te pieniądze do nas nie przypłynęły, to no, rząd próbuje szukać innych rozwiązań. I ja uważam, opozycja się z tego śmieje przecież. Z czego?
No, że te pieniądze nam się przecież nie należą. Nie, ja uważam, że te pieniądze absolutnie nam się należą, bo to jest w ogóle jakieś szaleństwo, żeby żerować pożyczkę komuś, umawiać się na coś i wszyscy z tej pożyczki korzystają, tylko nie my, gdzie tak naprawdę jakby ktoś nie oddał, to my mamy za nich oddawać również w jakimś tam procencie. A słyszał pan, panie Marcinie, że Ursula von der Leyen ostatnio przyznała, że trzeba było słuchać Polski, tak jak i premier Finlandii. Tak. To może właśnie za tymi słowami powinny pójść takie czyny. Myśli pan, że jest na to szansa? Myślę, że szantaż tego typu nie jest drogą do rozwiązywania problemów, bo to jest normalny szantaż. Z przystawionym pistoletem do głowy to nie są żadne rozmowy, żadne dyskusje, tylko to jest normalnie rozmowa terrorysty z ofiarą. Tak, ja tak uważam. No, to są trochę za wielkie słowa, jeśli chodzi o... Ja też może troszkę przesadzam, ale chodzi mi o to, żeby to obrazowo pokazać. Nie przesyłanie nam pieniędzy to jest przystawienie pistoletu do głowy. Albo zrobicie tak, albo nie ma kasy, tak? I ja się z tym nie zgadzam, bo ja uważam, że rozmawiać można o wszystkim, ale na zasadach takiej równości i równości argumentów. No nie może być tak, że Polska jest żyrantem wielkiej pożyczki, i odpowiada za niespłaconą pożyczkę w procencie, który jej się przynależy. I gdyby jakieś Włochy albo Grecja, gdzie umówmy się, no to nie są jacyś tytani pracy, tak? Można zatrudnić sobie Greka, nie? To wtedy jakby pani miała czasu, to on chętnie za panią odpoczywał. I na przykład gdyby im się coś tam z tymi gospodarkami wykrzaczyło, no to my za nich będziemy odpowiadać, my za nich będziemy zwracać te pieniądze, bo jesteśmy żyrantem. Tylko, że my z tego nic nie mamy. No dla mnie to jest jakaś szalona umowa i tyle. I dla mnie te głosy, które ktoś tutaj bardzo, bardzo, nie wiem kto to powiedział, na pewno ktoś z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, być może pani będzie wiedziała, pani Marianno, że warto by chyba przenegocjować i wyjść zrobić jakby renegocjacje i wyjść z tego KPO w ogóle. Żeby nie być żyrantem tych pożyczek. Ja w powstałej sytuacji uważam, że jest to wcale... Za tym. Tak, jestem za tym, bo no, dlaczego mamy w tym uczestniczyć, skoro nic z tego nie mam? Co by pan chciał przekazać prezydentowi Trzaskowskiemu odnośnie tego parkowania? Jeszcze chciałam zapytać. Uważam, że ktoś, kto w publicznej, ale nie tylko w publicznej, bo ja bym również w prywatnej rozmowie nigdy nie w ten sposób się nie odniósł do kogoś i nazwać siebie, kogoś, ja tylko cytuję, dupiarzem, no to znaczy, że jeżeli ktoś nie miał takiego hamulca, to o czymś to świadczy. Ja nie chciałbym takiego prezydenta, ani Warszawy, ani Polski, a powiększenie strefy parkowania w Warszawie i te kary za spóźnienie się choćby minutę, to jest dla mnie tylko i wyłącznie łupienie społeczeństwa. On w Warszawie sobie może na to pozwolić, bo w Warszawie jest stosunkowo społeczeństwo bogate, bogatsze na tle innych miast. Natomiast to nie jest moja bajka. Panie Marcinie, odnośnie i funduszy, co pan sądzi o inflacji? Jaka jest przyczyna inflacji według pana? Na pewno dużo... Pieniądze z tego KPO na pewno by nam pomogły, bo by wzmocniły złotego i to by na pewno pomogło w jakimś stopniu tą inflację zdusić. W oczywisty sposób to, co się, ta wojna w Ukrainie, w oczywisty sposób podbija inflację, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Tego nie można jakby nie zauważać i nie można mówić, że rząd sobie znalazł wymówkę. Nieprawda, to ewidentnie jest również czynnik. No ale programy socjalne również są tym czynnikiem. Teraz ja jestem za tymi programami jak najbardziej, tylko cały czas nie mogę zrozumieć, dlaczego ludzie zamożni też z tego korzystają. I to jest dla mnie też... Powinna być taka weryfikacja. Tak, dla mnie to jest marnotrawienie pieniędzy. No jeżeli jest tylu nowych milionerów, chociażby dorabiających się na spółkach Skarbu Państwa i żyje im się już dzisiaj tak dobrze, to dlaczego do nich ma płynąć to 500+? No, oczywiście, że tak. To świadczenia powinny być dla ludzi i to nie to, że dla ludzi tylko skrajnie biednych. Nawet dla ludzi jakoś tak na średnim, w średnim statusie żyjącym
uważam, że to świadczenie powinno być przyznawane, natomiast ludziom zamożnym, no po co im to 500+, tym zamożnym? Inna sprawa, że mi się podoba ten pomysł na przykład Konfederacji, żeby to zrobić troszkę w innym, kierunku. To znaczy, nie. Chodzi o to, żeby kwotę wolną od podatku znacząco zwiększyć do pewnego pułapu i tym ludziom najmniej zarabiającym jakby nie pobierać od nich podatku dochodowego, ale to wtedy też jakby wymusza w pewien sposób aktywność tych ludzi. Natomiast jest coś też takiego demoralizującego, jeżeli ktoś pobiera ileś tych świadczeń i sobie kalkuluje, no przecież jeżeli ja pójdę do pracy, to ja będę miał tylko tam 800 więcej, niż jak nie pójdę i sobie będę siedział w domu i... To prawda, chociaż wszystkich do jednego worka nie można wrzucać. Nie robię tego, natomiast uważam, że jest część tych pieniędzy marnotrawiona, po prostu, no bo po co milionerom 500+, a dostają. Powiedział pan, że jest pan prawicowcem, że wyznaje te wartości. Tak. Ostatnio pojechał pan bronić Częstochowy, kościoła w Częstochowie. Jasnej Góry, to nie byle jakiego kościoła. Bywam tam dość często i panie Marcinie, doceniam to, natomiast zastanawia mnie, jak przebiegała ta cała akcja, bo tam z tego, co oglądałam, nikogo nie było. O co tam chodziło, panie Marcinie? Nie, to jest również pewnego rodzaju taki akt manipulacji mediów skupionych koło, w tych opcjach. Właśnie, jakich mediów, panie Marcinie? Zaraz powiem. No, na lewackich. Czyli mass media powiązane z opozycją, tak? No tak. I w ten dzień, kiedy ja przyjechałem po raz pierwszy, bo widziałem w ten sam dzień widziałem fakty TVN-u i że taka informacja była podawana, że jakieś niepokoje koło Jasnej Góry, no to wziąłem, pojechałem. Natomiast w dniu kolejnym cały marsz szedł na Jasną Górę. Cały marsz szedł. I nas faktycznie zebrało się tam kilkunastu, takich troszkę może silniejszych niż średnia krajowa. I ten marsz przy samym końcu, jak pani była na Jasnej Górze, to pani wie, że jak się kończą Aleje Najświętszej Maryi Panny, jest to podejście do Jasnej Góry. I oni tam zakręcili w prawo, o dziwo w prawo, nie w lewo, i poszli dalej, nie weszli tak, jak mieli to w zamiarze, wprost na Jasną Górę. I tam było jakby czego bronić w tym dniu kolejnym, kiedy również tam byłem. I też nie zgadzam się z tym, że, bo tam też próbowano później mówić, że Najman bronił kościoła przed kobietami. Nieprawda. Nie przed kobietami, tylko przed wandalami. Bo później próbowano również w ogóle z opinii publicznej, z mediów, jakby chciano wygumkować te akty agresji na kościoły, chociażby w Warszawie, kiedy demolowano kościoły wewnątrz. Były takie sytuacje. Media lewackie absolutnie to zmanipulowały. Znaczy, każde media manipulują. Niestety dzisiaj tak jest, że każde media manipulują. Ja powiem pani tak szczerze. Ostatnią dziennikarką, która wiadomości o 19:30 przekazywała w sposób absolutnie rzetelny i absolutnie nienasączony żadną manipulacją, tylko po prostu... I subiektywnymi poglądami. Tak, nie było tam żadnych subiektywnych jakby nawet podtekstów. To była pani Małgorzata Szelewicka. Ja tak cenię ten styl, który ona prezentowała. Zresztą miałem okazję poznać już po latach panią Małgorzatę, również jej to powiedziałem. To była dla mnie ostatnia dziennikarka, która w sposób dający widzowi wybór, co może o tym myśleć, ona przekazywała suche fakty. To tutaj koniecznie muszę, nie interpretowała. Muszę zapytać, panie Marcinie, co w takim razie pan myśli o dziennikarce Monice Olejnik? Myślę, że powinna mimo wszystko cały czas podszkolić język polski, bo widziałem rozmowę z panią Jolantą Kwaśniewską w dniu pogrzebu królowej Elżbiety II. No i kilkakrotne powtarzanie daty w 2005 roku, to było w 2005 i to było kilkakrotnie powtarzane. No nie, no w polskim języku mówi się w 2005, nie w 2005. I takie błędy warto by było wyeliminować, jeżeli mówi się do tylu milionów ludzi właściwie każdego dnia.
Ale to ja to napisałem na Twitterze, ale ja bez żadnego przekąsu... Tylko to znaczy, zauważył, będę... czy coś jeszcze? Nie. No, jeżeli mówimy o warsztat. Mhm. Natomiast jeżeli mówimy już o... Postawie. O postawie, no to... Przedstawianie się jako wolne media również tego stwierdzenia na początku nie kupuje. Bo dla mnie to, co robi TVN, to również w pewnym sensie robi TVP. Dla mnie to są te same mechanizmy działania, to samo kreowanie rzeczywistości. No przecież ja sobie zrobiłem taki eksperyment i obejrzałem wiadomości w TVP, te główne i w TVN-ie. I mówimy o tych samych wydarzeniach, interpretacja kompletnie odmienna. Jakbyśmy oglądali dwa inne światy. Tak. I jeżeli ktoś chce się przedstawiać, że jest wolnym medium, to powinien być pryncypialny, jeśli chodzi o takie manipulacje. A uważam, że manipulacje są i w TVN, i w TVP. To co robi w takim razie Marcin Najman, żeby obejrzeć obiektywne newsy? Czerpię wiedzę z kilku źródeł i sam sobie wyrabiam na jej temat opinię. Natomiast na pewno to nie jest jedno źródło. Nigdy jedno źródło w dzisiejszych czasach nie potrafi mi przedstawić rzetelnego. Również oglądam to, co mówią media rosyjskie na temat na przykład wojny w Ukrainie. Staram się też być na bieżąco, jak tamta machina propagandowa działa. Jest to niesamowita siła. Dla mnie dzisiaj siła mediów przy tych wszystkich mediach społecznościowych jest dużo większa niż siła artylerii. To jest coś niebywałego. Jest to potężna broń niewątpliwie. Dlatego ja rozumiem tą walkę tych klanów politycznych o media. Ja to wszystko rozumiem, bo to jest jakby... No to jest klucz do rządzenia w pewnym sensie. To jest klucz do rządzenia. Panie Marcinie, wspomniał pan... No właśnie, że jest pan osobą wierzącą, tak też ja wnioskuję. Ale nigdy tym nie epatuję. Ale ja też tak wnioskuję, skoro pojechał pan właśnie stanąć w obronie kościoła. Ale gdybym nawet wiedział w niebyle jakim miejscu. Ale gdybym teraz... nawet nie był, przepraszam, że przerwę, ale gdybym nawet nie był, też bym pojechał, bo Jasna Góra to jest zabytek. To jest zabytek klasy zero i to jest zabytek polskiej kultury i nie można takich rzeczy bezcześcić. Powtarzam jeszcze raz, dochodziło do wielu aktów wandalizmu w kościołach. TVN jakby zakłamywał rzeczywistość, oczywiście, mówiąc, że tego nie było. Ale dochodząc do mojego pytania. Jest w takim razie pan osobą wierzącą bez wątpienia, chociaż tak jak pan wspomniał, pan tym nie epatuje. Co by pan powiedział, co by pan odpowiedział osobie, która twierdzi, że Kościół za często wchodzi w politykę? Bym powiedział, że to prawda. Mhm. Bym powiedział, że to prawda. Zgodziłby się pan? Co pan o tym sądzi? Uważam, że Kościół nie powinien się tak włączać w politykę. Niestety nie jest to praktyka nowa, bo Kościół zawsze się angażował w politykę i myślę, że to nie jest dobre. Jeśli chodzi o ideę, tak jak na przykład idea ochrony życia, to jestem jak najbardziej za tym, żeby Kościół również te postawy propagował i to robi. Natomiast jeżeli mówimy już o takiej brudnej, takiej polityce w samym tym jądrze tego świata politycznego, to uważam, że tutaj Kościół powinien być daleko poza tym. Niestety tak nie jest. I chciałby pan to zmienić, gdyby był pan w polityce? Arcybiskup Głódź, czy to jest... Arcybiskup, tak? Głódź. Panie Marcinie, dobrze mówię, czy źle? Nie chcę się pomylić. No, ale co pan ma na myśli? Że to jest człowiek, który się znacząco miesza w politykę, natomiast jest jeszcze jeden polityk w sutannie, przede wszystkim biznesmen, ojciec Tadeusz, który no, całe imperium, że tak powiem, medialne stworzył na niwie właśnie włączania się w politykę. Panie Marcinie... Widziała pani zapewne te tańce?
polityków. Widziałam różne rzeczy, bo obserwuję wiele filmów i wiadomości w internecie i nie tylko w telewizji także. No także pewne rzeczy do mnie docierają. Jak je przyjmuję, to już jest moja subiektywna opinia, czego nie chcę tutaj uzewnętrzniać. Nie, ja tylko pytałem, czy pani widziała. Oczywiście. Panie Marcinie, w takim razie odchodząc od spraw politycznych, zadam pytanie polskiemu pięściarzowi z tak dużym doświadczeniem. Walka z Pawłem Jóźwiakiem. Która to będzie pana walka? Bo mówił pan co chwila o końcu kariery i teraz przytoczę. Życzę sobie tego, aby to była moja ostatnia walka. Rok 2020. W 2019 roku ogłosił pan zakończenie kariery aż dwukrotnie. I teraz uwaga, drodzy widzowie. Przed walką z Przemysławem Saletą mówił pan, w razie porażki zakończy karierę. To był 2010. Po walce z Robertem Burnejką było to samo. To 2012 już, później to już. Tak, oczywiście. Ja tutaj tylko przytaczam, co się wydarzyło. Później pojedynek bokserski z Richardsem Biggisem, tak jest. Również ostatni. Walka z Trypsonem, po której znów padł słowo o pożegnaniu. Bestia Piechowiak, walka pożegnalna. Don Casio. To już na pewno pożegnalna. Dariusz Lew Kaźmierczyk. To już na pewno pożegnalna. Mimo to żadna z nich pożegnalną się nie okazała. 13 lutego wyszedł pan do oktagonu, a przed panem, drodzy widzowie, przed panem Marcinem, 22 października. 21. Zmiana terminu. Ach no. 21 października odbędzie się walka, więc przed panem walka właśnie z wspomnianym wcześniej przeze mnie Pawłem Jóźwiakiem. Jak to w ogóle jest z tym zakończeniem? O co tu chodzi? No właśnie, sam nie wiem. Nie wie pan, co czuje? Nie, ja wiem, co czuję, tylko że w tamtym momencie, gdy to mówię, to wydaje mi się, że to czuję, a później mi się zmienia. No nic na to nie poradzę. Może pan nie potrafi z tym skończyć? To jest tak, takie uzależnienie. Jak najbardziej, jak najbardziej. Jest pan wykończony, może to jest tak, odpocznę i mi przechodzi. Że na pana męską dumę wpływa pewna przegrana, jest tak czy nie? Też. Oczywiście, że tak. No, aczkolwiek ostatnio mam dobrą pasę, także byłby to dobry moment do zakończenia. Z czterech ostatnich walk, trzy zwycięstwa. Natomiast już wiem, że tak nie będzie. Czyli nie można się pośmiać, że ostatnio często pan przyklepywał. No nie. Ostatni raz zdarzyło mi się klepnąć w roku 2012 i wówczas powiedziałem sobie, że już nigdy w życiu tego nie zrobię i słowa dotrzymam. Ale wspominał pan często, że no ma pan już swoje lata. Ile pan ma lat, panie Marcinie? O, za dużo. 43. Ma pan 43 lata. Mówił pan, że ciało już też jest przetrenowane. Tak. Pewnego rodzaju wyeksploatowane. Tak. No to jak z tymi przygotowaniami? Czy nie jest pan coraz bardziej zmęczony? Jestem, natomiast wydaje mi się, że gdybym w ogóle zaprzestał tego ruchu i konieczności trenowania, oczywiście już nie w takim zakresie, bo już ograniczenia mam bardzo duże, jeśli chodzi o moje ciało, to byłoby jeszcze gorzej. To byłoby jeszcze gorzej. Poza tym jest coś takiego, że człowiek, dopóki ma możliwość wyjścia do oktagonu i rywalizacji, to cały czas jednak trochę się oszukuje, że jeszcze jest po tej stronie tych w miarę młodych. No, gdybym był już zmuszony do założenia kapci i już nie miał żadnej możliwości rywalizowania, no to sam musiałbym się przyznać przed sobą, że jestem już stary. I pewnie taka jest prawda. Natomiast ja cały czas jeszcze sam przed sobą nie potrafię tego sobie powiedzieć. A mnie zastanawia, czy pewną motywacją nie są też pieniądze, panie Marcinie? Zapewne również, ale to nie jest... Nie chciałby się pan ostać w porządku, no ale wiadomo, że za każdą walką idą też zarobki. Ale to nie może też być... Chyba, że to jest pro bono, no to proszę mnie poprawić. Znaczy, wie pani... To jest różnie. Natomiast to jest bardzo różnie. Natomiast chodzi o to, że to ma pewnie wpływ również. Mhm. Natomiast nie jest to jedyny czynnik, który powoduje, że ja wracam. Ile absolutnie. Pan dostanie za walkę z Pawłem Jóźwiakiem? Nie, ja o interesach nie rozmawiam, tym bardziej, że moim wizerunkiem dysponuje agencja mojej małżonki, więc to bardziej firma mojej żony może się na ten temat wypowiadać. No ale mówił pan ostatnio, że nie będzie walczył, jeżeli nie dostanie 500 000 złotych. Czyli tak. Możemy być pewni, że skoro pan jednak nie będzie walczył, to ktoś panu te pieniądze zaproponuje. Nie, no tak mówiłem. Ale zmienił pan zdanie? No. Czyli jednak to nie będzie 500 000 złotych?
Ale w setkach tysięcy możemy liczyć. No nie, to nie do mnie tutaj. Ja jestem tylko od tej... Ja jestem tylko od tej roboty, tej brudnej roboty. Jest pan doświadczonym pięściarzem. Wygrał pan wiele walk. Jeżeli ja słyszę, że aktywiści, laicy, związani z tym sportem, instagramerzy, influencerzy, youtuberzy, tiktokerzy dostają nieraz za walkę 100 tysięcy złotych, to nie chce mi się wierzyć, że pan dostaje tyle samo. To znaczy, że ja panią wyprowadzę z błędu. Ci topowi dostają dużo więcej. To nie jest 100 tysięcy złotych. Jeśli mówimy o tych topowych, tych tiktokerach, influencerach i jak oni się tam nazywają. No niestety ten rynek, niestety, bo ja cały czas nie rozumiem tego fenomenu, że dzisiaj na gale bokserskie przychodzi garstka ludzi, garstka. Przytoczę dwie ostatnie gale. Walka Marcin Siwy, o Jezus Sokołowski, o Jezus. Kamil Sokołowski, walka w Częstochowie, dwóch chłopaków z Częstochowy. Z czołówki wagi ciężkiej w Polsce rywalizuje ze sobą na swoim terenie i na małą halę w Częstochowie, powtarzam, na małą halę, która mieści 1800 osób, przychodzi pół tej hali, no to można czuć się zawiedzionym i ja na przykład ubolewam, że tak się dzieje. Później Parzęczewski walczy obok Częstochowy, to też pięściarz Częstochowy, walczy w Radomsku, tam ma swoich sponsorów, przyjaciół, walczy w Radomsku, tam jest jeszcze mniejsza hala niż ta mała w Częstochowie. I tam znowu widzę wiele pustych miejsc, gdy oglądam relacje. A później oglądam galę Hajlik. Na jednej z największych polskich hal. I tam nie ma ani jednego wolnego miejsca. To ja się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi. I teraz ja oczywiście się z tym tak wewnętrznie nie do końca zgadzam. Może właśnie o tę popularność. To prawda. Ja się z tym nie do końca zgadzam, że tak jest. Ale cóż mi pozostaje? Nie zgadzać się i uderzać głową w ścianę, czy się po prostu jakoś przystosować? Poza tym ja powiem szczerze, że ja się cieszę, że powstały Freak Fighty, bo dla mnie ostatnią walką sportową była walka na Narodowym, kiedy doznałem kontuzji prawego barku, takiej bardzo znaczącej kontuzji, bo obydwa ścięgna zerwałem całkowicie. Mam ten bark zrekonstruowany i dla mnie, ja wtedy jeszcze sobie tłumaczyłem, że po tej operacji, ja jeszcze będę rehabilitację przychodzić, że to wszystko dojdzie do siebie. Nie, to już nic nie dojdzie do siebie. Jestem po dwóch operacjach kolan, jestem po operacji łydki, jestem po operacji barku, czeka mnie operacja kolejnego barku i czeka mnie operacja kręgosłupa. I co było warte? Skoro kosztem zdrowia robi się takie rzeczy? To była świadoma decyzja w ogóle, jeśli chodzi o postępowanie w życiu, no bo ja wolę żyć krótko, a ciekawie niż długo i nieciekawie. I ja sobie odpowiedziałem kiedyś na takie pytania. Dzisiaj jedyną rzeczą, jaką mnie motywuje do jak najdłuższego życia, jest moja córka. Chciałbym po prostu, żeby jak najdłużej miała tatę. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że po tylu urazach, które ja już przeszedłem, moje życie nie będzie arcydługie i jestem tego świadomy. I kiedyś trzeba ze sceny, panie Marcinie. No ale to mówimy o tej życiowej scenie, nie o tej sportowej. Natomiast, ja mówię o sportowej teraz. Na pewno trzeba będzie zejść. Natomiast myślę, że to jeszcze chyba jednak nie po walce z Jóźwiakiem. Czyli na pewno nie będzie pan Marcin tutaj zapowiadał wszystkim, że to jest ostatnia walka. No nie jest ostatnia, bo ja już następną wiem, kiedy będę miał. No. Także następna będzie w grudniu. I z kim to będzie walka następna? No właśnie nie mogę powiedzieć. A szkoda. No nie mogę. Myślałam, że cieszę się zaufaniem, a tu proszę. Nie, ja nie mam powodu pani nie ufać, tylko że chodzi o to, że ja nie jestem upoważniony do ogłaszania. Nie, uważa się pan za topowego zawodnika? Myślę, że między 2005 a 2008 roku byłem absolutnie w czołówce polskiej wagi ciężkiej. Zresztą walka o Międzynarodowe Mistrzostwo Polski w wadze ciężkiej była chyba tego jakby dowodem. I wówczas tak. Natomiast po 2008 roku zacząłem gdzieś już jakby obniżać lot, ale to też jest naturalne. Dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, bo tak jest właśnie skonstruowany organizm człowieka. I że te najlepsze wyniki, no, to też zależy, no bo niektórzy koło 30, no są tacy fenomenalni zawodnicy jak George Foreman, który w wieku 45 lat zdobył tytuł mistrza świata, a Hopkins
Hopkins, Bernard Hopkins w wieku 48. Wie pan, dlaczego pytam? Bo chcę przejść do tej sfery finansowej. Rozumiem, że pan nie może powiedzieć, ile pan z Walka jest nowym Jóźwiakiem dostanie. Natomiast próbuję zrozumieć, bo jeżeli uważa się pan za topowego zawodnika, wspomniał pan wcześniej, że topowi zawodnicy dostają za walki około... Influencerzy, bo to zawodnikami nazwać nie no można. To więc właśnie, więc jest pan bardziej doświadczony. Nie chce mi się wierzyć, że nie zarobi pan na tym chociaż 100 tysięcy złotych. To by wynikało, że... Ale to nie jest kwestia wiary, pani Marianno. To jest że kwestia... 5 razy mniej zostały obniżone pana oczekiwania co do tego, co pan zadeklarował, że za... No, ale, nie, ale pani nie chce na przykład spojrzeć na to tak, że może to był też efekt jakichś moich negocjacji. Żeby powiedzieć więcej, żeby pewna granica była, żeby później skończyło się na jakiejś granicy. No przecież to jest tak... Tak, uczymy się tego w psychologii. Tak? To no, prawda. To jest idzie wszystko... dziecko do mamy, rzeczywiście chce poprosić o 50 zł, wiedząc, tak że naprawdę... mama może zaproponować mniej, mówi, że chce 100, a mówi 50, jest szczęśliwe. Rozumiem, że pan dokonał takiej również, samej jest metody. To również metoda negocjacyjna i tyle. No. Tak to, no, znam się trochę na tym biznesie. No. Mhm. Czy świadomie wiedział pan, jaką decyzję podjąć? W takim razie, skoro o motywacji mówimy, no to co było motywacją do walki z tym Pawłem Jóźwiakiem? Może to o konflikt chodzi? Nie wiem, jesteście, konkurujecie ze sobą, no to... nie powinienem... W ogóle jest jakiś konflikt? Tak, proszę powiedzieć, bo jak oglądałam te filmiki na Twitterze, no to wnioskuję jako prosty obywatel, że coś tam się zadziało. Jeśli chodzi o Pawła Jóźwiaka, to jest... Nie będę tutaj sztucznie jakby pompował pewnych rzeczy, natomiast gdy się poznaliśmy... Nie sztucznie, a szczerze, pani Marcin. Szczerze, tak. Gdy się poznaliśmy, on mi strasznie działał na nerwy. Strasznie. Dlatego, że kiedyś zaproponował mi walkę jako szef Fenu, a później ja byłem z częścią środowiska takiego stricte tam sportowego skłócony i on później, nie chcąc im podpaść, centralnie w mediach, w oczy, skłamał, że takiej oferty mi nie składał. I mnie, nie ukrywam, to strasznie wkurwiło. I zacząłem go bardzo nie lubić. Później taka sytuacja się znowu powtórzyła po latach. I naprawdę Paweł mi wtedy bardzo działał na nerwy. Czyli jemu nie można ufać, mówiąc. Myślę, że to nie chodziło o to. Myślę, że dzisiaj ja też już, dzisiaj jestem starszy, dużo bardziej wyrozumiały. Ja też pewne rzeczy rozumiem. No on był pod pewną presją wówczas. Jeszcze nie miał takiej pozycji, jak ma dzisiaj. Poza tym jeszcze pewnych tych rzeczy wówczas nie rozumiał. Że to nie może być tak, że to ludzie postronni, którzy nie wykładają na to pieniędzy, będą mu decydować, kto, gdzie ma walczyć. Bo to nie oni będą później płacili te rachunki i te garze, jeżeli się nie sprzeda, tylko on. Czyli dojrzał. Ja myślę, że Paweł dojrzał, tak, Paweł dojrzał i dzisiaj Paweł nie ma z tym już problemu i dzisiaj nikt mu nie będzie narzucał, bo ja to obserwuję i dzisiaj nie pozwoliłby sobie narzucać jakimś tam zawodnikom, którzy innego by nie chcieli widzieć na karcie walk, żeby ktoś miał jakiś decydujący głos. To jest właściciel od tego, prezes od tego, żeby decydować, kto walczy. Jeżeli się komuś nie podoba, droga wolna. I myślę, że po tych doświadczeniach Paweł dzisiaj jest gościem, który potrafi być asertywny. Kiedyś tego nie potrafił. I to mnie kiedyś strasznie od niego denerwowało. A że dotyczyło się to mojej osoby, no to denerwowało mnie dużo bardziej. Dzisiaj nie mam z nim już jakiegoś takiego wielkiego konfliktu. Natomiast, bo ja dzisiaj wręcz powiem, że ja na przestrzeni tych kilku lat ja go polubiłem. No ale to nie ma żadnego znaczenia. Czyli nakręcanie tych filmów, w których mówisz, o Paweł, zobacz, jak tu cię rozniosę. No tak, bo to jest prawda. To jest takie pompatyczne nakręcanie spirali wyświetleń, bo na wyświetleniach przecież też się zarabia, nie oszukujmy się, tak? Pani studiuje psychologię? Nie. Ja już studiowałam. A studiowałam. Teraz jestem na doktoracie. Super. No to proszę dostrzec, pani Marianno, że to jest również element walki. Przecież takie filmy, gdzie on widzi, że tam się hala cała trzęsie, gdy uderzam, to jest również coś, co działa na jego psychikę. On to ogląda i sobie wyobraża, a jak on mnie tak w głowę trafi, tam hala zadrżała, a przecież mi tą głowę urwie. To już jest walka. To już przecież ceremonia ważenia i to patrzenie sobie w oczy face to face, to co mieliśmy również dzisiaj możliwość zrobić, to jest również element walki, tylko tej psychologicznej. Więc proszę tak na to spojrzeć. Czy czyli to nie nienawidzicie się? Nie, absolutnie, dzisiaj już nie. I żadnego konfliktu nie? Dzisiaj już nie ma żadnego jakiegoś konfliktu, ja nie będę tutaj udawał, natomiast prawda jest taka, że to będzie
walka na całego, ostra i uważam, że szybka. Ja mam zamiar Pawła znokautować bardzo szybko, bardzo pewnie, żeby oszczędzić mu zdrowia. No bo czym krócej będzie w tej klatce przebywał, tym więcej zdrowia zaoszczędzi. No ja przebywam już tam od 25 lat i wiem, jak to się kończy. Wiem, ile człowiek tam zdrowia zostawia. Rozumiem, że będzie pan miał w tym miejscu ogromne wsparcie też od swojej rodziny. Rodzina zawsze mnie wspiera, aczkolwiek mama do dzisiaj nie zaakceptowała tego, co robię. Moja mama, gdy jechałem na pierwszą walkę, to myślała, że jadę na wycieczkę szkolną. I ona nigdy pojechała raz na walkę, no to po pierwszej rundzie wyszła z płaczem i to koniec. Jakby ona nie akceptuje tego kompletnie. Tak jest serce matki. Martwimy się o swoje dzieci, o to, żeby nie stała im się krzywda, prawda? Ja dzisiaj to rozumiem, bo mam córkę i ja bym jakby nie wyobrażam sobie, że moja córka uprawiała sporty walki. Nie, zresztą gdybym miał syna, też nie namawiał go do tego. A mimo to ma pan własną federację i tam przeglądając stronę internetową widziałam, że kobiety też walczą. Bo usilnie o to proszą. Ja stworzyłem jakiś czas temu federację MMA VIP. I miało to być... To miała być naprawdę szalona organizacja. Oj, słyszałam, że zaczęło się burzliwie. Słyszałam. No, a skończyło jeszcze burzliwie. Znaczy, nie wiem, czy skończyło. Nie. Dla mnie tak, bo małżonka udziały sprzedała, ja już nie pełnię roli prezesa. Czyli 13% udziałów małżonki, co znalazłam w wypisie? Nie, to już jest nieaktualne. Nieaktualne, to już jest sprzedane i myślę, że lada chwila będzie uaktualnione w KRS. Czyli MMA VIP już nie ma? Nie, jest. Mhm. Jest, MMA VIP jest. Tylko nie ma w MMA VIP mnie, ani moje małżonki jako współwłaścicielki. Natomiast po kolei stworzyłem taką organizację, bo chciałem pożegnać się na własnych zasadach z kibicami. No i zrobiłem sobie swoją galę. Walkę wieczoru przegrałem, dlatego musiałem wrócić. Natomiast okazało się to zupełnie dobre posunięcie biznesowe. W ciągu jednego roku odbyły się 4 gale Federacji MMA VIP, którą stworzyłem. Ale nie powie pan, znając życie, ile pan zarobił? Oczywiście, że nie. A szkoda. Pani pozwoli, że tym się Urząd Skarbowy zajmuje. Mhm. Ale myślę, że widzowie są ciekawi, ile się zarabia na takich przedsięwzięciach. No, ale ciekawość to jest pierwszy stopień do piekła, podobno. Podobno, tak. Dobra. Mimo wszystko mówi się, że pieniądze nie śmierdzą, prawda? No, zależy. Kontynuując. Ta gala okazała się sukcesem i niebawem odbyła się druga edycja. Przy drugiej edycji, właściwie nie, po drugiej edycji dołączyło do nas kilku wspólników, którzy kupili sobie udziały, bo to była spółka. Mhm. No i jeżeli ten udział właścicielski się rozproszył na kilka osób, to każdy miał swoje pomysły. No i te pomysły zaczęły być wdrażane. Więc gala trzecia się odbyła już z tymi pomysłami również wspólników. I nadeszła gala czwarta. No i tam doszło do takiego dosyć, no, nazywając to tak, no, najdelikatniej kontrowersyjnego pomysłu, aby zrobić taki gag z Andrzejem Zielińskim, pseudonim Słowik. I ja tutaj pierwszy raz dzisiaj to powiem. Nie ja byłem pomysłodawcą tego gagu. To dlaczego pan się Ale nie, 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 no zgodziłem się. Zgodziłem się, powtarzam, ja nie byłem pomysłodawcą, ale się zgodziłem. I w związku z powstałą sytuacją i tą taką nagonką nakręcaną przez Krzysia Stanowskiego... Oglądałam wszystkie filmy i rozmowę z burmistrzem Okej. No i muszę tutaj od razu powiedzieć, proszę mi przypomnieć, jeżeli do tego wątku dojdziemy, że Krzysio posłużył się tutaj taką dosyć brzydką manipulacją w rozmowie Dojdziemy z panią. Dojdziemy do tego wątku. Mhm. Więc proszę mi o tym przypomnieć, bo bardzo chciałbym o tym powiedzieć i przedstawić widzom, na czym ta manipulacja polegała i jak...
jak de facto nie odpowiadając na pani pytanie przechodzi, tam, no zaraz do tego dojdziemy. W każdym razie, w związku z tym, że powstało jakieś tam duże, bardzo duże nawet zamieszanie i kontrowersja po tym gagu z Andrzejem Zielińskim, pomysłodawcy, moi wspólnicy, zachowali się bardzo fair. Przerwę na sekundę, bo nie wszyscy widzowie wiedzą, kim jest Andrzej Zieliński, więc przypomnę. Mafia Pruszkowska, grupa wywodząca się z Pruszkowa, kontrolowała handel narkotyków, zajmowała się wymuszeniami, porwaniami, a także wspomnianym wyłudzaniem haraczy. Niedoinwestowana policja, tworzona po przemianach z 1989 roku, nie mogła sobie poradzić z tak rozwiniętą grupą przestępczą. I jedną z tych osób był właśnie wspomniany pan Zieliński o pseudonimie Słowik. Który odsiedział te wyroki za te przestępstwa, o których pani przed chwilką mówiła. Mafia, i teraz tak, Krzysio Stanowski się w tym czasie próbował mienić na takiego obrońcę zwalczającego mafię. Mafię w Polsce rozbił prezydent Lech Kaczyński, gdy był ministrem sprawiedliwości. To on się za nich wszystkich wziął i to w 2000 roku to wszystko zostało, ta cała zaraza została likwidowana. Mówił pan, że odsiedział, czyli próbuje pan teraz powiedzieć, że nie wiem, on się nawrócił, że odsiedział? Nie wiem, odsiedział to znaczy to, że jeżeli ktoś odsiedział, to znaczy, że wyszedł i ma prawo rozpocząć życie od nowa, jeżeli odsiedział swoje winy. Dostał wyrok prawomocny i go odsiedział. Ale ja tutaj nie będę, pani Marianno, jakby się w żaden sposób niczym zasłaniał. Ja tylko powiem jedną rzecz. Nie ja byłem pomysłodawcą, Kto był pomysłodawcą? Moi wspólnicy. Natomiast ja byłem, ale ja się zgodziłem. Ja tam byłem i teraz powiem tak. Pod tymi wszystkimi żalami, apelami Krzysia Stanowskiego, żebym zrezygnował, żebym się wycofał, znaczy, żebym wycofał Andrzeja Zielińskiego. Ja nie jestem chorągiewką. Jeżeli się na coś zgodziłem, to doprowadzę to do końca. Zawsze, za każdym razem. I nie będzie... jeżeli ma to bardzo negatywne skutki, demoralizujące? Ale to, wie pani, jeżeli by to Benedykt XVI... Jeżeli Benedykt XVI by postulował do mnie, albo nawet ktoś z mniejszą rangą, na przykład ze środowiska kościelnego, panie Marcinie, proszę się zastanowić, bo ze mną można wszystko załatwić, ale po dobroci. A jeżeli Krzysio Stanowski wychodzi i chce być pierwszym moralizatorem, jednocześnie zapominając, że był bardzo dobrym znajomym Ryszarda Forblicha, fryzjera, i jego biznes, ten z bugmacherami, w tym jakoś samym czasie powstawał, gdy miał te znajomości z Forblichem. I ja tutaj jakby nie mam żadnej wiedzy, żeby ferować jakieś wnioski, ale uważam, że też kiedyś powinien ktoś się tym wszystkiemu przyjrzeć, jak wyglądały te interesy Krzysia Stanowskiego z bugmacherami w czasie, kiedy miał bardzo bliskie relacje z Ryszardem Forblichem. I teraz to nie jest człowiek, który mógłby w żaden sposób mnie umoralniać. I czym on bardziej naciskał, to tym bardziej ja mówiłem, że nie. I tak już po prostu jest, bo gdyby on do mnie przyszedł prywatnie, powiedział: Marcin, słuchaj, kurczę, może trochę przesadziłeś. Może wiesz, może warto by było inaczej to zrobić. Ja naprawdę bym to wtedy rozważył. Ale zanim nie szła żadna prawdziwa intencja, zanim szły wyświetlenia, kliki i to, że... Ja oglądałam jego rozmowę z burmistrzem miasta, w którym miała się odbyć ta gala, podczas której bosem miał być Zieliński, czyli Słowik. Bosem to była taka formuła była. Taka, oczywiście. No, burmistrz nie był dość sympatyczny, nie oszukujmy się, ale pomijając ten fakt, powiedział to samo co pan, że on dał słowo, i tego chcę dotrzymać. Mimo to i tak zmieniliście miejsce tej gali. To ja zmieniłem to miejsce, ponieważ zaczęły się straszne ataki na córkę. Na pana córkę? Pana burmistrza. Na pana burmistrza. Natomiast tu chodziło o córkę pana burmistrza. I gdy dowiedziałem się o tym, że ktoś próbuje przeprowadzać takie ataki straszne, ohydne, ja sam powiedziałem: panie burmistrzu, dajmy spokój, my to zrobimy w prywatnym
w prywatnej hali i nie ma w ogóle sensu jakby, czyli odwołał żeby pan pana to narażać w tamtym na miejscu, tak. Na poczet dobra rodziny pana burmistrza. Tak, dokładnie tak. Mhm. I jeszcze raz tutaj chciałbym powtórzyć. Krzysztof Stanowski, zajmując się tą sprawą, wyczuł kliki i wyczuł to, że może bardzo łatwo zawładnąć pewnym tokiem myślenia pewnej części społeczeństwa. Dzisiaj on został już zdemaskowany kilkakrotnie, Stanowski. Dzisiaj już by mu się to nie udało. Dzisiaj chociażby pani, i teraz wrócę do tej sytuacji. Pani zadała mu takie pytanie od widza. Dlaczego próbował storpedować galę moją MMA VIP, w której był twarzą tej gali był Andrzej Zieliński, Słowik, a nie przeszkadza mu zupełnie to, że Czesław Michniewicz, którego tak usilnie i wręcz niezrozumiale broni, jak niepodległości broni, tych 711 połączeń z Ryszardem Forbichem, gdzie wiemy, że gdzie trener Michniewicz był trenerem w meczach, które były ustawione. To nie, on nie miał żadnych zarzutów, że on coś ustawiał, natomiast wiadomo, że był trenerem drużyny, która ustawiała mecze. I co on na to pani odpowiedział? Takim kpiącym niby, z taką wyższością, on jakby chciał chyba, nie wiem, pokazać wyższość intelektu, tak to wyczytałem z jego wyrazu twarzy, tak. Ha. Czyli pani chce porównać Andrzeja Zielińskiego i Czesława Michniewicza? Ale przecież ten widz nie o to kurwa pytał. Mhm. Ten widz pytał o Słowika i pytał o fryzjera. A Michniewicz to był jakby ta osoba, którą byłem ja. I on zupełnie to zamienił, on to zmanipulował, bo on doskonale wiedział, o co pani pyta. Czuję po pana emocjach, że jednak ten konflikt, a o to miałam pytać, z Krzysztofem Stanowskim nie był sztucznie nakręcony. A wręcz mam wrażenie, że i mogę się tylko domyślać, że czuję pan, że to Krzysztof Stanowski nakręcił spiralę tej nienawiści wobec burmistrza, wobec zanegowania tej gali. Ale on później pani powiedział, że, bo pani powiedziała, że próbował tą galę odwołać. I on potem znowu kłamał i powiedział, nie, że on nie próbował odwołać, tylko jemu chodziło, żeby to się nie odbyło w miejscach jakby związanych z, no, ze Skarbem Państwa, czyli chodziło o te hale, tak? Gdzie właścicielami są albo samorządy, albo Skarb Państwa. Otóż nie. Sponsorzy, którzy byli, on napuszczał tych swoich internetowych klakierów, żeby tam odlajkowywali te firmy w internecie, coś, co dzisiaj jest bardzo ważne. I na przykład firma, która nie miała nic wspólnego z tą galą, firma transportowa Klimek, to syn i ojciec, dwie różne firmy. I ci jego klakierzy zaatakowali ojca, który nie miał z tym nic wspólnego. Wydzwaniali do niego, czy już się wycofał, więc jakby to nie było działanie tylko dlatego, żeby się nie odbyło w jakiejś tam hali należącej do samorządu, tylko to była zupełne chęć storpedowania. Ja powiedziałem, ta gala się odbędzie i ta gala się odbyła. Tutaj tylko taki nawias. Moi wspólnicy zachowali się bardzo korekt, bo wiedząc, że to nie ja byłem pomysłodawcą, oni wykupili od mojej żony resztę udziałów i będą ten projekt kontynuować we własnym gronie. I ja uważam, że to jest bardzo, bardzo okej zachowanie. Jakby ja jestem już poza tym projektem zupełnie. Natomiast pewne rzeczy jakby, jeżeli o pewnych rzeczach mówimy, no to pewne rzeczy nie wolno zakłamywać. I teraz dalej. Tak strasznie się uwziął na tą galę MMA VIP, ale nigdy w życiu nie odniósł się do organizacji Gromda, którą kanał sportowy promował. Normalnie logo tej Gromdy było na ściankach. Gromda, gdzie ktoś niekarany, to tam jest chyba tylko z przypadku. Bo tam de facto większość jest tych zawodników karanych za poważne przestępstwa. Krzysio gdzieś tam w tym Wieluniu mi pokazywał, że taki przestępca może organizować, taki może, a Słowik nie może. To on znajomy Forbricha, który promuje, czynnie promuje Gromdę, gdzie walczą w większości ludzie karani, on ma mnie umoralniać i ma umoralniać ludzi. Ja się na to nie zgadzam. Ja się nie zgadzam na tą jego hipokryzję. Natomiast myślę, że ludzie już dzisiaj wyjaśnili, bo Borek już musiał odejść z Gromdy po tym teledysku, gdzie po tym nagraniu promującym
no w sposób haniebny, no bo no, ja tutaj tylko zacytuję, tak? Kurwa zawsze będzie kurwą. I po tym stwierdzeniu i pokazywanie roznegliżowanej kobiety, ja nie wiem, jak komuś przyszło do głowy, żeby coś takiego puszczać. Krzysio to promował. Krzysio Gromdę promował. I nigdy w życiu do dzisiaj się do tego nie odniósł. Nigdy w życiu nie powiedział, cóż takiego powodowało, że gościł u siebie Grabowskiego, jak on ma na imię, Mariusza Grabowskiego, który za poważne przestępstwo był karany, łącznie z porwaniami, i on z nim normalnie w studio potrafił występować i nigdy z tym nie miał problemu. Nie miał problemu, że prowadził Hate Park Stede, u którego Andrzej Zieliński Słowik grał w teledysku. Więc chcę wam jeszcze raz pokazać, że Krzysiowi chodziło tylko i wyłącznie o kliki, bo ja wiem, ile się zarabia na YouTubie. Wiem, ile miały te programy z moim udziałem wyświetleń. On wiedział, że ja Czyli się klikam. I uważa pan, panie Marcinie, że pan Mariano, Krzysztof Sanocki jeszcze zrobił to celowo? Oczywiście, znaczy celowo, no koniunkturalnie. Wyczuł jakby moment i wyczuł taką koniunkturę, szedł w to, tylko że to jest tak, że... Wie pani, diabeł nie będzie mi uczył pacierza, tak? Patrząc takim laickim okiem, tak jak też i wielu moich znajomych na to spojrzało, to wydawało im się, że tutaj chodzi o to, że przestępcy, byli przestępcy, którzy odsiedzieli wyrok, jak zadośćuczynili, tego nie wiemy. Wiemy, że wyrok to jest i odbycie kary to jest wymóg prawny jedynie. Że nie zasługują na promowanie w mediach, na reklamy, na to, żeby właśnie ich pokazywać i obierać jako autorytet, szczególnie dla młodzieży, która, nie oszukujmy się, interesuje się sportem właśnie z tym Pani związanym, Marianno, z tymi walkami. Pani Marianno, ja się... Gdzie jest to tak bardzo rozpowszechnione w mediach, wśród tych influencerów, youtuberów, tiktokerów. No dobrze, no to więc Pani Marianno, walczyłem na gali z Miśkiem z Nadarzyna, który również był mafiozo w latach 90. i Krzysiowi to nie przeszkadzało. Wyczuł moment, bo Słowik był szalenie popularny. Szalenie popularny przez media. Ja w ogóle uważam, że mafia pruszkowska była tak groźna, również poprzez to, że była tak promowana przez media. Media się również do tego przyczyniły, pokazując ich, robiąc z nimi jakieś wywiady, robiąc im zdjęcia. Ja pamiętam po gali Andrzeja Gołoty we Wrocławiu, jak Pershing był na pierwszej stronie Super Ekspresu u was. Nie pamiętam, czy to u was, czy w Fakcie. No nie można z jednej strony ich pokazywać i łechtać ich ego. Jednocześnie ludzie czytając to sami sobie nakręcają w głowie te inne podległe im grupy. One same im przywoziły z tego, co mnie suchy dochodziły. Ci mafiozi byli z tego dumni, że oni byli na pierwszych stronach gazet? Absolutnie. Oglądali siebie w mediach, tak, i mówili, absolutnie. O super, jesteśmy. Tak, absolutnie jestem o tym przekonany. Tylko ci mądrzy, tacy jak Al Capone, nie chciał żadnych konfliktów z dziennikarzami i unikał tego zgiełku. Natomiast większość to są ludzie jakby pyszni, egocentryczni, zapatrzeni w siebie i oni uważają, że są z tego dumni, natomiast media pisząc o tych różnych rzeczach, jeszcze często tam ubarwiając, tylko robiły im taką negatywną, obiektywnie, ale dla nich dobrą, renomę. Oczywiście to była również słabość państwa, no bo przecież służby musiały brać w tym udział, że ci ludzie tak długo mogli funkcjonować. Powtarzam, to nie Stanowski, który miał bardzo dobre relacje z Ryszardem Forblichem, był człowiekiem, który niszczył mafię, tylko Lech Kaczyński. I to nie dzisiaj, w 2022 roku, tylko w 2000 roku. Więc o to mi chodzi. W takim razie myśli o działalności dziennikarskiej pana Krzysztofa Stanowskiego? Ale to nie jest dziennikarz przecież. Kto pani tak powiedział? To jest hejter. To jest zwykły hejter, który zarabia na wyświetleniach. Zrobił, ja go nazwałem Dziennikarskie Zero, bo to jest Dziennikarskie Zero, to nie jest dziennikarz. Ja tak sobie nazwał niby przekornie ten program, dlatego, który się świetnie ogląda. Wie pani dlaczego? Bo ja tam wystąpiłem w Hate Parku. Ja niestety wychowałem żmiję na własnej piersi, ten kanał sportowy. Widziałam, że tam było 10 milionów wyświetleń. To jest wyhodowana żmija przeze mnie na mojej piersi, bo oni nie mieli żadnej oglądalności do momentu, kiedy ja tam nie poszedłem. I on, orientując się, że na mnie, na moim nazwisku ma, no bo ja wzbudzam jakąś tam kontrowersję i
i buduje na tym swoją oglądalność, klikalność, on na tym cały czas bazował. Bazował wtedy, mu się jeszcze przy gali MMA VIP 4 udało. Natomiast później ta seria, kiedy został obnażony Grabowski, właściciel Grondy, kiedy zostali obnażeni ci, również ci ludzie, którzy biorą w tym udział, kiedy to okazało się, że przecież Stanowski miał bardzo dobre kontakty z fryzjerem, kiedy jak niepodległości broni tych 711 połączeń Forblicha z Michniewiczem, no to wtedy ludzie zaczęli na to patrzeć już inaczej. I ja myślę, że dzisiaj już by mu się ta akcja nie udała, ta napędzająca ten hejt. Do dzisiaj się nie wypowiedział, dlaczego nie przeszkadzało mu promowanie Gromdy, powtarzam. Natomiast jeszcze pani jedną rzecz powiem, o której nie powiedziałem, bo pani mówi, czy to jest na miejscu. Pani Marianno, nie jest na miejscu to, żeby promować ludzi karanych. Ale muszę też coś dopowiedzieć. Nie znajdzie pani w tym kraju, ani chyba na świecie, żadnej organizacji sportów walki, żadnej. Gdzie nie ma ludzi niekaranych. Gdzie nie ma ludzi niekaranych, no. I to jest, no niestety, no tak już ten świat wygląda. I byłoby szalenie nieobiektywne mówienie, że tam jest... Tam to są porządni, a tam to nieporządni, bo w każdej organizacji, w każdych sportach walki są ludzie karani. W każdej. Zanim przejdę do następnego pytania z tym związanego, chciałabym zapytać... Mike Tyson za gwałt, karany za gwałt. Mike Tyson odsiedział wyrok za gwałt. Mhm. Za strasznie haniebny czyn. Oczywiście inna sprawa, że wielu ludzi ma wątpliwości, czy faktycznie do tego gwałtu doszło. Natomiast sam czyn, dla mnie gwałciciele, to jest najgorszy sort ludzi. Dla mnie to powinno być z automatu, i tu się też dziwię ministrowi Ziobrze, że w niektórych dziedzinach idzie tak bardzo, że tak powiem, radykalnie, ostro do przodu, a nie potrafi podjąć decyzji, żeby każdego gwałciciela obligatoryjnie kastrować farmakologicznie. Ja bym mi kastrował farmakologicznie, jakby to nie pomogło, to tasakiem. Mhm. Panie Marcinie, odnośnie jeszcze Krzysztofa Stanowskiego, tutaj do czwartej kamery, czy chciałby pan coś jemu przekazać? Nie, ja nie mam nic do przekazania. Nie, no to nie jest partner do dyskusji, to jest manipulant, to jest hejter, który bazuje na naiwności wielu ludzi, których tam zbajerował na tym Twitterze, i to wszystko. Natomiast myślę, że z każdym dniem on coraz bardziej się obnaża. Zresztą ten cały kanał sportowy coraz bardziej się obnaża. Wie pani, cały czas mnie też dziwi, że takie podwójne standardy działają, no bo z jednej strony Borek, który bierze udział w teledysku, gdzie twierdzą, że kurwa zawsze będzie kurwą, i występuje w tym czasie w obrazku roznegliżowana kobieta, komentuje mecze reprezentacji Polski, no to wie pani, ja się z takim czymś też nie zgadzam. Mhm. A takie rzeczy istnieją, no i co mam z tym zrobić? Odnośnie właśnie tych imprez, pod czyją kontrolą jest organizowanie ich? Bo wspomniał pan, że są tam osoby karane. Ale wie pani, Często te walki wychodzą spod kontroli. No, kto właśnie nad tym sprawuje pieczę? Znaczy, wydaje mi się, że powinno Ministerstwo Sportu. Mhm. To teoretycznie. Natomiast praktycznie jest to tak, że wszystkie te organizacje, począwszy od Fame MMA i te wszystkie organizacje freakowe, to nie są żadne podmioty podlegające pod jakiekolwiek związki sportowe. To są zwykłe spółki z o.o. Normalnie można sobie taką spółkę założyć? Dzisiaj możemy założyć, sobie tam robić, tak, co się chce. Dzisiaj założymy sobie spółkę. Neiman Schreiber Company Freak Fight Super Hit i robimy walkę na przykład redaktora Mateusza z działu sportowego z kimkolwiek innym, jakimś ciekawym youtuberem, i no i tak to formalnie wygląda. Wiadomo, że wie pani, był pewien moment, kiedy ja bardzo głośno mówiłem o tym, że ja nie do końca jestem przekonany na przykład co do legalności walk na gołe pięści. Dzisiaj już troszeczkę mam inne postrzeganie tej sytuacji, natomiast proszę zobaczyć, że czym się różni ustawka w lesie, kiedy na przykład 20 na 20 się spotyka i umawiają się na pewne zasady, bo tam są pewne zasady, że nie, że nie skacze się po leżącym, bo tam leżący już jest, już się go zostawia w spokoju. Zamawiają sobie karetkę, zamawiają sobie lekarza, no a hali nie wynajmują, bo spotykają się na polanie w lesie. No i czym to się różni? No właśnie dlatego tym bardziej zastanawia mnie, czytałam też reguły tak zwanej gry odnośnie MMA,
Tak, przede wszystkim też nie można wkładać przeciwnikowi palcu do oczu i wiele innych. MMA jest dużo bezpieczniejszym sportem niż boks, pani Marianna. Zastanawia mnie w takim razie, jak duże zabezpieczenie zdrowotne daje organizator czegoś takiego laikom, właśnie youtuberom, influencerom, aktywistom. Zapewnia, jak to wygląda? Znaczy zapewnia, jaką mają pewność, że ich uszczerbek na zdrowiu, nie wiem, wynagrodzi te 100 tysięcy? Żadnej. Mhm. Żadnej. To po co to robią? Dla fanu, dla rozgłosu, nie, dla lajków, dla rozgłosu, dla lajków i dla pieniędzy. No to mówimy teraz, już tak nazywamy rzeczy brutalnie po imieniu. Czyli jeżeli ktoś mówi, że idzie walczyć w myśl jakiejś takiej, nie wiem, filozoficznej nawet zasady. Nie ma czegoś takiego, absolutnie. Jeżeli mówimy o boksie, no to to jest dyscyplina olimpijska i ktoś może chcieć zdobyć medal olimpijski. Tam za tym idzie pewna idea. Mhm. Boks to jest piękny sport, ale niestety jest to najbardziej niebezpieczny sport walki ze wszystkich. Niemal wszystkie uderzenia celowane są w głowę, te walki są długie. MMA jest naprawdę stosunkowo bezpiecznym sportem w stosunku do boksu. Skąd się bierze finansowanie dla właśnie tych zawodników? Z pay-per-view. Jest popyt, jest podaż. Ludzie ale aż tak ogromne pieniądze, że są wypłacane zawodnikom setki, dziesiątki tysięcy złotych? No ale to jest bardzo prosta matematyka. Mhm. No jeżeli pay-per-view jest na poziomie 30 zł, tak? Czyli jeden dostęp, jedna subskrypcja. Jakaś organizacja sprzedaje ich, załóżmy, 100 tysięcy. Mhm. No to łatwo sobie pomnożyć 100 tysięcy przez 30 i nam wychodzą 3 miliony. Oczywiście, jednak mam wrażenie, że często może być takie miejsce tworzone do przyjmowania środków nie wiadomo skąd pochodzących, nie uważa pan? Nie zdarza się tak? No, nie mam takiej wiedzy, aby takie rzeczy się zdarzały, ale w jaki sposób miałoby się to odbywać? Nie wiem, pana pytam. Nie, to ja nie mam doświadczenia. Nie mam też wiedzy na taki temat. Mhm. Natomiast głównym źródłem finansowania gal freakowych jest pay-per-view, które sprzedawane w ilości kilkudziesięciu tysięcy robi kwoty ogromne. No, jeszcze raz powtarzam, 30 zł proszę pomnożyć przez 100 tysięcy i wychodzi nam budżet gali. Znaczy, nie budżet gali. Wychodzi nam zarobek brutto, nie zarobek, przychód brutto. Panie Marcinie, odnośnie finansowania jeszcze, przepisał pan wszystko na żonę? Nie, nic nie przepisywałem. Moja żona jest właścicielką mojego wizerunku już od wielu, wielu lat. Mhm. Gdy już kończyłem karierę, jeszcze nawet nie było Freak Fightów w Polsce, to już była właścicielką mojego wizerunku. Znalazłam informację, że komornik nie znajduje u pana żadnych środków finansowych. Jak to jest? No nie bo... mają państwo rozdzielność? Tak, finansowe? oczywiście, od wielu, wielu lat. Jeszcze przed małżeństwem. Mhm. Czy są jakieś niespłacone przez pana długi jeszcze? Pani Marianno, ja nie będę rozmawiał na takie tematy z panią, bo ja nie czuję tutaj żadnej potrzeby, aby pani zaglądała do mojego portfela, bo ja nie zaglądam do pani portfela i nie czuję się jakby zupełnie w potrzebie, aby na takie tematy rozmawiać. Nie, bo panie Marcinie, bo jest pan osobą publiczną i pytam, oczywiście, że nie musi pan odpowiadać, ale ciekawi mnie, na ile jest to właśnie, znając media, też manipulacja, a na ile jest to fałszywa informacja, na ile jest to prawdziwa informacja. Po prostu tyle. Chciałabym jako zwykły obywatel wiedzieć. Od wielu, wielu lat właścicielką mojego wizerunku jest firma mojej żony, która ten wizerunek zakupiła jeszcze jak w ogóle nie było na polskim rynku Freak Fightów. No i tak to wygląda i tyle. No. MMA VIP. Panie Marcinie. No. Proszę powiedzieć coś więcej. Ale co by pani chciała wiedzieć? Konkretnie, jak to teraz wygląda? Wygląda to tak, że dzisiaj nie jestem prezesem tej organizacji. Moja małżonka udziały, które posiadała w tej organizacji, sprzedała i nie ma nas tej organizacji. Natomiast organizacja wiem, że jest i wiem, że planuje powrót. Mhm. Jak pan widzi w ogóle swoją karierę? Ja nie nazywam tego karierą. Mhm. Ja nie nazywam tego karierą. Ja nie pełnię przecież żadnych funkcji publicznych. Ja po prostu sobie jestem, no.
Mówił pan wielokrotnie, że chciałby pan jeździć w karetce. Czy to jest dalej aktualne? Absolutnie tak, tylko że przez jakiś czas nie mogłem. Mhm. Borykałem się z zakazem sądowym. Kiedy by pan to widział? No właściwie jestem gotowy od jutra. O co chodzi z tym zakazem sądowym? Dokładnie. Może doszło pan wytłumaczy doszło do fatalnej pomyłki, ponieważ jadąc z zatrzymanym prawem jazdy dokonuje się wykroczenia. Byłem zatrzymany do rutynowej kontroli, kiedy miałem świadomość, że dokonałem wykroczenia. Kilka dni później moja sytuacja się diametralnie zmieniła, bo zostały mi one cofnięte, bo nie znałem egzaminu. Nie znałem go dlatego, bo robiłem ten łuk, a przed tym, jak to zrobiłem, pan egzaminator poprosił mnie, żebym pokazał mu, gdzie są światła przeciwmgielne. No ja te światła włączyłem, po czym powiedział mi, żebym zrobił łuk. No więc zrobiłem ten łuk. On mówi, że no źle, no więc patrzy, mi się wydaje wszystko. Ja mówię, okej, zrobię jeszcze raz, zrobiłem jeszcze raz. On mówi, egzamin niezdany. A niezdany został dlatego, że nie wyłączyłem światła przeciwmgielnego na placu manewrowym, gdzie wcześniej byłem poproszony o włączenie tego. No i wtedy zostały mi te uprawnienia cofnięte. Ja nie miałem takiej świadomości, że tak to się odbywa. No i zostałem również zatrzymany do rutynowej kontroli. Po prostu ktoś zadzwonił, że byłem na egzaminie samochodem. No i miałem sprawę w sądzie o to. I sprawa została warunkowo umorzona. Sąd uznał racje, które przedstawiłem. Natomiast jednocześnie został mi zastosowany wobec mnie zakaz sądowy, o którym nie miałem pojęcia. W tej sprawie występowałem bez prawnika. Gdy usłyszałem, że sprawa jest warunkowo umorzona, to uznał pan, że może. No to uznałem, że po prostu na całe szczęście mogę prowadzić samochód. Tak. Po pół roku zostałem zatrzymany od tego momentu. Pan policjant stwierdził, że no tam w tych wszystkich jego, jak się to mówi, w tych bazach jego danych występuje jako osoba objęta zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Ja absolutnie w to nie uwierzyłem. Absolutnie. To jest wasza pomyłka jakaś. Ściągnąłem ten wykaz z rejestru kar. Jestem niekarany. I tam również było to potwierdzone, że jestem niekarany. Natomiast jak się później okazało, ten zakaz faktycznie mnie obowiązywał. Nie miałem tego świadomości. Przedstawiłem wszystkie fakty, no bo ja i pisałem do sędziego o prośbę, żeby mi to wyjaśnić, czy ja naprawdę mam. No bo jeżeli coś się komuś warunkowo umarza, a jednocześnie daje mu się zakaz sądowy, no to przecież się go karze. No więc to jest kara. Bo dla mnie kara to była straszliwa kara. Niemożność prowadzenia samochodu to była dla mnie straszliwa kara ograniczenia wolności. I no jak można powiedzieć, że coś jest warunkowo umorzone, jak de facto jestem skazany na coś. Czyli od czwartku, 22 września... Jednym słowem, od 22 września wracam za kierownicę i jestem... Może pan składać swój akces do pogotowia o to, aby zostać kierowcą karetki. Ale ma pan muzyczne wykształcenie. Tak. To może pan by w szkole uczył, jest bardzo duże zapotrzebowanie. Wie pani, na praktykach, na studiach całkiem nieźle mi to wychodziło. Grał pan na kontrabasie? W liceum muzycznym. Grałem i w orkiestrze szkolnej, miałem nawet koncerty w Lyonie. Koncertowaliśmy z tą orkiestrą w Filharmonii Częstochowskiej. Natomiast, wie pani, to jest moja muzyka, to jest moja wielka pasja, ale to chyba nie było to, co chciało moje serce robić. Wedle tego mojego takiego no, przemyślanego ale ostatnio etosu, pan... takiego etosu, no to ja naprawdę wolałem żyć emocjami, dużymi emocjami, choćby ceną za to miało być krótsze życie. I taki wybór podjąłem, no, że tych emocji potrzebowałem i tych wrażeń potrzebowałem więcej. Ta potrzeba adrenaliny nie dawała panu spokoju? To jest uzależnienie, uważam, w pewnym sensie. I jak mielibyśmy na zupełnie poważnie rozmawiać o tych moich powrotach, to ja uważam, że to się głównie bierze właśnie z tego. Panie Marcinie, ale odnośnie jeszcze śpiewania.
Widziałam, że pan wydał własną piosenkę z teledyskiem. Nawet ją przesłuchałam. Pod tytułem Dobro i Zło. Tak. I tutaj zacytuję. Śpiewa pan w niej, cytuję, Dekalog to nie mrzonka, ani nieczysta gra. Gdybyś tak żył, nie byłoby zła. No bo tak jest. No bo tak jest. Dekalog to jest... I wiele słów, które tutaj dzisiaj padło, zawiera się właśnie w tej piosence. I do tej piosenki wyjdzie pan 21 października do walki z Pawłem Jóźwiakiem, tak? Nie, ponieważ w przyszłym tygodniu wchodzę do studia nagrywać kolejny kawałek, kolejny utwór, właśnie przygotowany specjalnie na tą walkę. I to wyjdę do tego nowego utworu, który będziecie mieli okazję za 2 tygodnie usłyszeć premierowo. A nie chciałby pan teraz coś zaśpiewać? Nie, bo to nie jest śpiew, no to nie przesadzaj. Nie chciałby pan coś teraz zarapować w takim razie? Nie, pani Marianno, musimy pewne rzeczy sobie ustalić. Ale tak ja nie jestem, nie. Kobieta pana prosi. Ale nie, no. Pani Marianno, proszę nie lobbować, bo to się nie uda. Chciałem powiedzieć, że ja w liceum muzycznym nigdy nie byłem... Uczniowie liceum muzycznego byli podzieleni na dwie grupy. Instrumentaliści i chórzyści. Nigdy nie byłem w chórze, nigdy nie śpiewałem. Zawsze byłem instrumentalistą z wielkim kontrabasem. Więc jakby czułem się bezpiecznie, bo ktokolwiek chciałby mi podskoczyć z takim wielkim kontrabasem, zawsze sobie bym dał radę. To była świetne doświadczenie i w ogóle wspaniały czas. Natomiast ja nie śpiewałem, ja nie umiem śpiewać. Natomiast co innego jest do rytmu rapować, a co innego jest śpiewać. No. Panie Marcinie, czy widziałby mnie pan, to takie pytanie podchwytliwe, w oktagonie walczącą? A jak tak, to z kim? Bardziej w teledysku. Bardziej w teledysku? Do jakiej piosenki? Tylko nie Disco Polo. Nie, do mojej. Mhm. Czyli teraz oficjalnie pan mnie zaprasza do teledysku. Składam taką ofertę. Dobrze. Proszę przemyśleć. Ja widziałbym panią w takim teledysku, tym bardziej, że to nie jest muzyka absolutnie Disco Polo. Wręcz tą muzykę robię. Co ja bym tam miała robić? Przechadzać się po polanie? Tańczyć. Aha, ale ja nie umiem tańczyć, panie Marcinie. No to tak, ja nie umiem śpiewać. Aha. Dogadali. No, widzi pan? Ostatnie pytanie, panie Marcinie. Jaki jest pana wymarzony przeciwnik? Z kim chciałby pan stanąć na ringu? Ale to się już dokonało. Mhm. Moim wielkim idolem, ogromnym, takim, no, był zawsze Andrzej Gołota. I gdy przygotowywał się do walki pożegnalnej, którą mu zorganizowałem w Częstochowie, miałem okazję z nim posparować. Mam to nagrane i jestem zupełnie spełniony w tej kwestii, że miałem okazję się skonfrontować, nie w walce oficjalnej, ale sparingowej, z moim wielkim idolem. Także mówiłem pani, że próbuję żyć pełnią życia i pełną piersią. Pewne rzeczy realizując. Szybko, intensywnie. Spełniając się. Więc jak pani mówi o tym marzeniu, nie mam o czym marzyć, ja już to spełniłem. Myślałam, że pan marzył o walce ze Stanowskim, no ale... Wie pani, nie, bo to by było coś bardzo nie w porządku. To nie byłaby walka, to byłoby pobicie, no. I to jeszcze kto wie z jakim skutkiem. Nie ma sensu. Poza tym ja nie mam żadnych takich bardzo negatywnych emocji. Ten człowiek się sam wyjaśnia na każdym kroku. Przedstawiłem tutaj dzisiaj chociażby tą próbkę, tą jego straszliwą manipulację, kiedy próbował być chciał tak dominować jakimś, nie wiem, intelektem nad panią, bo to tak wyglądało i chciał pokazać, no jak to, że pani zestawia Słowika z Michniewiczem, a pani przecież nie o to zapytała, to było zupełnie inne pytanie i chodziło o zestawienie Forbricha, z którym się kolegował, czy tam miał dobre relacje ze Słowikiem, tu o to chodziło. Drodzy państwo, drodzy kochani widzowie, czytam wszystkie wasze komentarze i liczę na kolejne. Dziękuję wam za tak wielką oglądalność przy ostatnim odcinku. No i zapraszam do kolejnego. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i do zobaczenia. Buziaki.